Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Andrzeju. Odpowiadam na Pana pytanie. Kiedy rynek amerykański SPX 500 czekają mocne, poważne spadki wartości? A ja oczywiście odpowiem na to pytanie, tylko jak zwykle sygnalizuję, że nie jest to porada ani doradztwo finansowe, czy też inwestycyjne. I odpowiadam na podstawie tego, co mi wyjdzie w kartach. Ale oczywiście odpowiem. Kiedy rynek amerykański SPX 500 czekają mocne, poważne spadki wartości? Pyta Pan Andrzej. Kiedy rynek amerykański SPX 500 czekają mocne, poważne spadki wartości? Może wystarczy. Tutaj taka sinusoida, rzecz powiedziawszy. Natomiast na razie będzie ok według kart. Tutaj nie widać absolutnie mocnych, poważnych spadków wartości. Natomiast już takie pierwsze oznaki będą w roku. Już policzę. Tutaj jest pierwszy. Pierwszy, 32. Tutaj mamy dyskomfort, piątkę kielichów w 31, czyli dyskomfort, zniechęcenie, brak energii, tak. 31, 32, dziesiątka buław, czyli za dużo obowiązków, przemęczenie fizyczne, psychiczne, no generalnie taka, jak to mówię, wisienka na torcie rozpaczy, tak? Czyli 2031, 2032 według kart. I 44, 45. No tak to wygląda. Czyli finalnie, kiedy lata 2032-33, tak? Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, czterdzieści, dokładnie w tych latach. Tak tutaj energetycznie karty pokazały, że tutaj mogło się pojawić, rzeczywiście jest ogromna szansa, że pojawią się te mocne, poważne spadki wartości. Jeszcze możemy tutaj zerknąć sobie, no gdzie tak jakby będą największe, tak? Bo tutaj potencjalnie, no w tych miejscach. Natomiast zaraz sobie zobaczymy. 31, 32, 40, 45, dobrze. Teraz jeszcze sobie dokładnie zobaczymy. Jakby takie są zaznaczone
Tak jest, jakby taki czas jest, tak, ukazany w kartach. Natomiast jeszcze możemy zerknąć tak dokładnie troszeczkę, jeżeli się uda. Na pewno według kart w tych latach, no te lata będą po prostu ciepłe, bo tak powiem. Okej. W którym roku rynek amerykański SPX 500 czekają mocne, poważne spadki wartości? W którym roku czekają naprawdę najmocniejsze, najpoważniejsze spadki wartości? Czy w 2031, 2032, 2040, 2044 czy 2045? W którym roku? Rynek amerykański, SPX 500 czekają najmocniejsze, najpoważniejsze spadki wartości. Dobrze. Czy w roku 2031? Aha, czy w roku 2032? Aha, czy w roku 2040? Czy w roku 2044? Czy w roku 2045? No według kart tutaj najgorzej wygląda rok 2031. 2031, co jest na ta karta siódemki mieczy? Tutaj będą jakieś kłamstewka, niedopowiedzenia, półprawdy. No, niezbyt dobra narygatyka, co jest na nie karta dziewiątki kielichów. No, dla mnie to jest karta maska, czyli poprzeszkadza to, że ktoś będzie nakładał maskę, albo coś będzie ujawnione, tak? Albo coś będzie ukryte i nagle, bum, tutaj się ujawnia. I niestety to może powodować, no, jakby negatywne konsekwencje, nawet bardzo. I karta rada, karta wieży, czyli zburzenie struktur, na których dotychczas się opierano. Bardzo silna energetyka. Czyli według kart, no, takie najpoważniejsze spadki wartości na rynku amerykańskim będą w roku 2031. Tak w zasadzie dalej to wygląda wszystko całkiem nieźle. Tutaj 2032, zmiana perspektywy, tutaj kofortunne, czyli sytuacja się o 180 stopni obraca, tutaj cierpliwość, czekanie. 2040 to nawet rozwój, brak pewności siebie trochę i niekoniecznie dobre wieści, ale finalnie jakieś takie cięte riposty, asertywność, walki słowne, no ale też nic tak, bardzo negatywnego, tak? 2044, jakaś nowa droga, no ale brak sukcesów materialnych, no jakieś oddalenie, podróże, kontakty zdalne, no i 45, decyzje mężczyzny, który jest, idzie przez pryzmat jego rozsądku, intelektu, nie kieruje się emocjami, czy też impulsami, natomiast jest taki chłodny, tak, i władczy bardzo, od niego będzie wiele zależało, poprzeszkadzać mogą wybory, tak, w karcie kochanków, no i karta rada królowa kielichów również. Nie tylko ten mężczyzna, ale i kobieta, mądra, ale przede wszystkim bardzo dobra, tak? Bo ma dobre serce, serce na dłoni i ona również będzie gdzieś tam determinowała dalsze losy, dalszy bieg zdarzeń. Także finalnie, rynek amerykański SPX 500 czekają mocne, poważne spadki wartości, takie najmocniejsze, tak? Według kart w 2031 roku. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.